Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Death Stranding, proszę państwa. Mozolne budowanie drogi, to już taki odcinek, żeśmy wybudowali z innymi graczami oczywiście, bo każdy tam dorzuca jakieś materiały, ale jest tutaj jeden taki odcinek, gdzie tylko ja dorzucam. No i wiozę ceramikę, bo tam sporo już dorzuciłem, praktycznie kryształy w całości i metale też w całości, natomiast jeszcze... A, cholera. Natomiast jeszcze ceramika, no i tutaj cały czas jakby jeżdżę, słuchajcie. Jeżeli chodzi o kwestie, to nie jest ten punkt. Ale zaraz, bo tutaj, ojej, ale tu to dużo brakuje, to nie. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o kwestię wybudowania tej drogi, to ona się tak, kurde, buduje w powietrzu, można powiedzieć. Więc, no, trzeba zrobić całość, żeby na nią wjechać w ogóle. O, to jest ten punkt. Dobra. Czy mnie starczy tej ceramiki? No nie wiem, nie wiem. Prawdopodobnie wziąłem za mało, no ale zaraz zobaczymy. Natomiast tutaj, słuchajcie, jest jedna kwestia, ale ona wyniknęła w trakcie mojej rozgrywki i no, nie dało rady tego nagrać. Jak widzicie, na mojej piersi, na moim torsie nie ma Eudeka. Deadman zabrał mi Eudeka ze względu na fakt, iż rzekomo on źle działa. I w tym momencie jest bardzo utrudniona kwestia wykrywania wynurzonych i trzeba bardzo mocno uważać, żeby się tam na jakiegoś nie wgramolić. Ale jeżeli chodzi o kwestię mapy, to ja tutaj tak pokażę może, aha, nie da się jej przesunąć, ale to możemy w ten sposób zrobić. Jeżeli chodzi o ten obszar tutaj cały, o, czyli na prawo od pasma górskiego, no to na tyle już znam, że daje radę bez Eudeka, tak żeby nie trzeba było się jakoś tam za bardzo spinać, przejmować tym, że się gdzieś tam w gramole. Tutaj mamy trochę za dużo tego. Mam różne jakby tutaj te kwestie ceramiki, paczki. O, lerka. 160 to jeszcze będzie za mało. 80 to też będzie za mało. Ja cię kręcę. Dobra, to 2320, no. No dobrze, niech i tak będzie. 2320. O, i budujemy. No i z tego co wiem, bo tam nie zauważyłem, żeby ktoś jeszcze dorzucał do tego punktu materiały, to ten będzie tylko mój. A, czegoś mi... A metale jeszcze! O ty synu, pa, się ucieszyłem. Kurde, jakieś metale tam powinienem mieć chyba. No tak, mam, ale to tysiak. Ja pierdykam. No nic, trudno, bo chcę mieć już to z głowy, to dodam. Ale to taka nadwyżka straszna jest. Ale trudno. Dobra, i teraz budujemy ten odcinek drogi. Z tego co widzę, to ona się tam będzie pięła w górę pewnie. Albo i nie. No dobrze, tutaj da radę na nią wjechać, ale... Ale jademy dalej. No i myślę, że zrobimy dzisiaj jakąś misję, ponieważ z węzła górskiego... O, właśnie. Bo tutaj, żeby ten Eudek się naprawił, to my musimy podnieść poziom stężenia Hiralium. I w tym celu musimy połączyć jeszcze prepersów tutaj z tego rejonu. A widzicie, czyli tak jak mówiłem, tutaj cholera, bo ona się będzie pięła w górę. Oj, oj, oj. No dobrze, musimy jakoś to ominąć, jakoś zjechać. A dlaczego ty nie chcesz się cofnąć? Co jest? Cofaj się. Cofaj, cofaj. My zjedziemy sobie tędy. Spróbuję tutaj tędy przejechać jakoś.
Łatwo nie jest, ale daję radę. Tam niżej jakiś gracz umieścił ładowarę, więc mogę się ładować dzięki temu. O, jest ładowarka. No i tutaj mamy ten kolejny punkcik. Pytanie, czy udałoby się też wybudować ten punkt. Byłoby dobrze. Ale tymczasem naładujmy akumulator. Opilnuję tej ciężarówki jak oka w głowie, ale chciałbym odzyskać tę moją. Nie wiem, czy ona jeszcze tam w ogóle stoi. Bo tam kupa była materiałów. Jak pamiętamy. No ale dobra tam. Ach, tutaj cholera, jeszcze metal. Ale jazzy, ale też bardzo dużo ceramiki jest potrzebne. Pytanie, co lepsze. No nic, dobra, dorzucę tu. Ale tutaj to już inni gracze też dorzucali. Nie zależało na tamtym punkcie, który wybudowaliśmy, a tutaj dorzucę, co tam się da, nie? To też sporo będzie nadwyżki, ale zobaczmy, jak z ceramiką. Pozbierałem tej ceramiki trochę po różnych punktach. Okej, 160 musimy wrzucić. I też możemy to wybudować. Okej. Zobaczcie, ile tych lajków idzie. Ja już mam ponad 100 tysięcy lajków tutaj. To pewnie i tak jest mało, ale dla mnie dużo i tak. Gdyby tyle było pod każdym filmem. To byłoby super. Okej, ona się w ten sposób ułożyła, tak? Ta droga. No dobrze, to zobaczmy, jak ona tam niby leci. Tutaj tędy da się przejechać, więc spoko. A gdzie ona się... A, i tu dałoby się na nią wjechać. To też spoko. To już taki odcinek, gdzie nie trzeba byłoby akumulatorów zużywać. To jest bardzo... bardzo dobre. No, ale tam mamy jeszcze jeden punkcik. O, co to tutaj jest? Jakiś krzoczek. Tutaj jest jeszcze jeden punkt, słuchajcie. No, jeżeli mowa o tej drodze do węzła górskiego, to mówię, dla mnie ona jest kluczowa. Dlatego, że bardzo ułatwi poruszanie się. Jak widać, no tutaj te górki, dołki i tak dalej. No to nie jest za dobrze. Tu brakuje tylko ceramiki, ale ja już nie będę miał tyle, żeby ten odcinek postawić. Niemniej jednak dorzucę to, co mam. Oj, co ja zrobiłem? Przytrzymaj. Odbudowa. No i zobaczmy. No, za malutko tego będę miał. I tutaj jeszcze ceramikę na pleckach. Ale to zawsze mniej do dołożenia. Dobra, to pomijmy. Ile tam brakuje? No 600, tak? No to może... Może by się udało z węzła górskiego ogarnąć, ale to za chwilę zobaczymy. Tu jakieś worki z krwią jeszcze mam. Czekajcie, może ja sobie to przerzucę na plecy. I zwolnimy platformę ładunkową dzięki temu. Mieć na plecach. Aczkolwiek tak na dobrą sprawę, to na tej ciężarówce to raczej nie, ten ładunek nie był uszkodzony. Dobra, wskakuj, synu. Tutaj już niewiele brakuje. I jadymy. Tam trzeba uważać, bo tam wynurzeni grasują, więc to już też wiem. To ten punkt został, słuchajcie, i prawdopodobnie to są nasi, jakby co. I prawdopodobnie, moi drodzy, ten. Albo i nie, cholera, ale chyba tak, chyba ten i to już będzie połączone, aczkolwiek mogę się mylić. Tutaj też drogę skończyłem budować, jak widać. Więc no, nie jest źle, jakoś dajemy radę. Tylko to mnóstwo czasu zajmuje, żeby tutaj właśnie zwozić te materiały. No ale, okej, pierwsza zasadnicza kwestia, którą chcę zrobić. To sprawdzić, czy ceramika w ilości 600 tutaj będzie.
O, ktoś tutaj zostawił egzoszkielet. Euforia. Ciekawe, czy to facet, czy dziewczyna. Ale zobaczmy. Czyli teraz tak, odbierz materiały. O, ceramiki tylko 80 jest, więc niestety nic z tym nie zrobię. Natomiast możemy przyjąć zlecenia dla Sama i sprawdźmy. I teraz tak, mamy tutaj... A, robotyczka, a widzicie. Mamy tutaj dostarczyć sprężyny o wysokiej elastyczności do robotyczki. I to kompletnie nie idzie w parze z naszą drogą jakby. Okej, teraz pytanie, czy ciężarówką, czy z buta? No ale dobrze, no to mamy jedno. Tutaj lekarz. To lekarz można byłoby zrobić z buta. I kurier zraniony w górach. O kurde, ale tam... No tam to może być już, słuchajcie, teren wynurzonych i trochę się dygam, żeby tam kicnąć, aczkolwiek... Czy na pewno... Kurier zraniony w górach. Ja podejrzewam, że jeżeli chodzi o tego kuriera, to tutaj trzeba będzie jego targać, więc znowu bym się pozbył całego mojego ładunku. To ja proponuję może zrobić tego lekarza, co? 31 kilo. Spróbujmy. I wrzucę to na plecy. Załatwię jeszcze ciężarówkę, ale ją by się przydało odświeżyć. Nieść na plecach, tak. I automatycznie ułóż wszystko. Dobra, i zatwierdź. Czy wyruszyć? Tak. Natomiast... Ja schowam tę ciężarówkę, ona jest chyba pusta. Tak, nic tam nie ma, więc ja ją schowam, niech ona się naprawi. Bo ciężarówka jest potrzebna. Powiem szczerze, jest bardzo dużo takich zleceń, gdzie trzeba mnóstwo rzeczy przewozić. Tam jedno zlecenie to chyba nawet 2,5 tony. Ja bym zapisał rozgrywkę, słuchajcie. Zapiszemy sobie postępy, żeby nie stracić. I zobaczmy na GPS-ie, gdzie my to właściwie zmierzamy. Zmierzamy tam. I to jest... W sumie niedaleko, 390 metrów. Więc nigdy nie ukrywaj. Okej, ja jeszcze tylko sprawdzę, czy mam assembler. Mam assembler w razie czego, bo... Szukam tej mojej ciężarówki. A że ten punkt jest już połączony z siecią chiralną... To po cichutku tak liczę na to, że być może udałoby się ją naładować i tutaj przyjechać tą moją ciężarówką, nie? Ale dobra. Jak na razie... Ciśniemy. Ale już nie ma za co. Jak widzicie, nie ma już tej smoły. Tutaj nie było oczywiście wybuchu tej antymaterii, bo jak pamiętamy, to dostarczaliśmy ją tutaj. Taką bombę z antymaterią, ale nie było pokazanego wybuchu. Po prostu o tak o nagle smoła zniknęła i tyle. No dobra, ciśniemy. O cholera, ten teren to nie jest taki jakiś przyjazny bardzo. Czy tu gdzieś się sznurki zwieszają? Nie. Sznurki się nie zwieszają. Przeskanujmy teren. Tam jakieś metale, chemikalia. Ale ciężarówki jako tako brak. My ją chyba tam zostawiliśmy, ale... Nie pamiętam, przyznam szczerze, nie pamiętam tego. No dobra, Sam, musisz tutaj zejść sobie. Powolutku. Może tędy jakoś. Zaraz ogarniemy. Widać już ten punkt. Tutaj ktoś bardzo mądrze most postawił. Więc to nam ułatwi dotarcie. Oczywiście damy lajka. No, to kurde, 112 tysięcy ponad lajków. Dajemy, dajemy. Pewnie, że tak. Należy się jak psu buda. W bardzo dobrym miejscu stoi mostek, więc cisnę ile wlezie.
I po co mi tę muzykę tu kuźwa puszczają? Dobra, ciśnijmy. No i dobra. Ja się chyba zacznę, słuchajcie, odwoływać od tych wszystkich jakby debilizmów Google'a i powoływać się na prawo cytatu, bo jeżeli nie będzie całej muzyki, to mogę z tego skorzystać. Dobra, my realizujemy dostawę. I zobaczmy. A to jest częściowa dostawa? Nie. Dobra, pomijmy to. Dzień dobry. Dostawa? Świetnie. Oha, i tyle. Wyśmienicie. Wszystko powinno być w dobrym stanie. No dobra, ale my ich musimy przyłączyć do sieci chiralnej. To jest warunek, żeby odzyskać Eudeka. Okej. Okej. Ach, kurczę. Dwie pełne gwiazdki, słuchajcie. A propos gwiazdek. Ja już mam cztery gwiazdki, także można powiedzieć, że jestem czterogwiazdkowym kurierem. Elitarnym, jak widać. Więc bardzo, bardzo dobrze. Chciałbym cię o coś spytać. Pomożesz mi dołączyć do UCA? A no pewnie. Jeśli dzięki temu więcej ludzi będzie miało dostęp do opieki medycznej, to jestem gotów się tego podjąć. No oczywiście, jak najbardziej. No i pytanie brzmi, co nam to tak na dobrą sprawę da, bo... Czy ten obszar nie był przypadkiem sieci chiralnej? No ale most tutaj stał niedaleko, nieopodal. W związku z tym, no to był teren. Chyba, że nie. Okej, ale stworzono nowy splot, więc elegancko. I lekarz dołącza do UCA. No myślę, że opieka medyczna dosyć istotna jest. Okej, i teraz patrzmy, co tam dalej. Dziękuję. Nie jestem już pierwszej młodości, ale wciąż mam wiele do zaoferowania. Ale że te panią? Znalazłem coś, co mogłoby ci się przydać. Chętnie ci to dam. Ciekawe, co to... O! Manierka? Jakiś energy drink chyba. Twoja manierka została ulepszona do poziomu drugiego. O! Manierka na poziomie drugim zapewnia napój Bridges Energy, dzięki czemu przywraca więcej kondycji niż manierka na poziomie pierwszym. Okej. Okay. Ratujesz ludzi przed śmiercią. A jak sam wiesz, każde ocalone życie to jednego wynurzonego mniej. Co przekłada się na kolejnych ocalonych. Nie poddawaj się, choćbyś musiał sprostać największym trudnościom. Pamiętaj. No dobra. Widzę, że włączyłeś do sieci kolejny schron. Świetnie. Poziom chiralium rośnie zgodnie z prognozami. Jeśli chodzi o ED28, operacja się powiodła. Dalsze poważne zabiegi raczej nie będą potrzebne. Nie dotarliśmy jeszcze do mety, ale najgorsze powinno już być za nami. Pozostało nam rozbudować sieć, śledzić zmiany związane ze wzrostem chiralium i wprowadzać konieczne zmiany. Farmakoterapia powinna wystarczyć. Tak, trzymaj sam. Okej, spoko. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Dobrze, ja bym chciał zobaczyć, czy mogę od lekarza odebrać jakieś materiały. Chodzi mi dokładnie o ceramikę. I widzę, że mogę, ale jedynie 320. Zobaczmy, czy na pewno. Tak. Dobrze, to weźmy na plecki. To zawsze się przyda. Nieś na plecach, jak najbardziej. I ułóżmy to jakoś. I teraz pytanie, czy jakieś zlecenie by lekarz miał. Przyjmij zlecenia standardowe. I to jest... Aha, do centrum dystrybucji. Nie. A tutaj? Do węzła górskiego, 112 kilo. Oj, kurczę. Po tych górach.
W sumie szczerze, i to jest dostawa czasowa, limit czasu 30 minut. Można by spróbować, ile my mamy na plecach? 64 kilo, 295 możemy unieść, no to dobrze, no weźmy to, niech się cieszy, nie? Niech się cieszy, że mu coś tam zrealizujemy. Aczkolwiek to liczy się, jeżeli do niego dostarczamy, a nie od niego. Okej, okay, no dużo tego. Mam nadzieję, że się gdzieś tam nie wyglebimy i wracamy, słuchajcie, w takim razie. Zlecenie przydzielone. Aktualne daty. Dobra, dobra, już. Nie podniecaj się. Zapiszmy tylko szybciutko rozgrywkę i ciśniemy. Limit czasowy. Dobra, my mamy tam iść. Więc... Nie ma za co. Ojojojoj. No. Łatwo nie jest, dlatego ja od razu tutaj się stabilizuję i... Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Ale zaraz, rozłączono z siecią chiralną. Aha, czyli tutaj... Nie ma zasięgu tej sieci. No trudno, nie możemy wszystkiego. Ale tutaj widzę, że jest jakaś ścieżka i... To nie jest ścieżka zrobiona przeze mnie. Ja tu byłem po raz pierwszy, więc możemy cisnąć tędy. Być może doprowadzi nas to do węzła górskiego. Tak czy inaczej to kierujemy się w tę stronę, więc... Jeżeli bym tak zobaczył, o... To jak widać, daleko nie jest. A przynajmniej ścieżką ciśniemy. Więc tragedii nie ma. A, i ścieżka się nagle urwała. No dobra. Zobaczmy, jak to tam dalej będzie. Jeżeli bym poszedł tędy... No to... Już... To pewnie, że wszystko gra, oczywiście. A... To takie coś. Dostawa naprawdę szybka. Nawet przyjemna. Nic tutaj zdrożnego nie było. Tutaj ciężarówki pozostawiane przez innych graczy. Tą ładowareczka. Ale jeżeli nam zależy na lajkach dla przykładu, to takie stawianie ładowarki tam w tym miejscu cofniętym, no to nie jest dobry pomysł, dlatego że ktoś zawsze postawi wcześniej tutaj na przodzie i ten ktoś będzie zgarniał lajki. Ja to tam u Chiralistki mam cofniętą taką ładowarkę, ale... Nie dostałem żadnego lajka jeszcze na niej, ale... Bez przesady, dostaję na drodze. Dobra, zrealizuj dostawę, dostarczmy ten ładunek. I elegancko. To pomijmy. Dzięki, Sam. Gdyby nie ty, węzeł górski nie byłby częścią sieci. Teraz możemy się w końcu odwdzięczyć UCA. Przepraszamy za cały ten kłopot. Wiedz, że jesteśmy wdzięczni. Wow, jak dotarłeś tu tak szybko? Nie przestajesz mnie zadziwiać. Nie podlizuj się. No dobrze, tu szybciutko sobie to podliczmy. Okej. Okay. I będzie trzecia pełna gwiazdka? Tak jest. Karabin automatyczny, poziom trzeci. Okej. Okay. I nieśmiercionośny karabin automatyczny, też poziom trzeci. Bardzo dobrze. No, super. I teraz może ceramika jakaś by się znalazła. Jak to będzie tu wyglądało? No, okej. Okay. Wiedz, że zawsze jesteś tu mile widziany. Odpocznij przed drogą.
Gdzie tam odpocznij, jak my nie mamy za bardzo czasu na to. Oho. Sam, chcę się upewnić. Oj, dupę zawracasz. Die Hardman to naprawdę już przesadza. Dobra, chciałbym wyciągnąć ciężarówkę. Zapraszamy. Odzyskaj pojazd. Ciężarówka jest naprawiona, więc bardzo dobrze. I teraz zobaczmy, czy jeszcze ceramika by była, bo niewiele brakuje. Tak naprawdę niewiele brakuje i byłoby miło, gdyby coś tu się znalazło. O, i się znajdzie. Proszę bardzo, 480. To już będzie chyba wystarczające. Zatwierdź. Okej. I na ciężarówkę dalekiego zasięgu. Zapraszam. Jeszcze to, co mam na plecach, to też bym przełożył. Zawsze mniejsze ryzyko. Okej. W porządku. I teraz tak, bo my tutaj, słuchajcie, mamy jeszcze jedno zlecenie, które można byłoby przy okazji zrobić z tym kurierem. Bo my tam jedziemy drogę robić, więc przy okazji można byłoby się nim zająć. Dostawa sprężyny to nie, ale to tak. Ogarnijmy temat. I przyjmij zlecenie. Ciach. Ciężarówka tak. I to zatwierdź. Czy wyruszyć? Oczywiście. Zlecenie przydzielone. Dobra, mamy znaleźć radnego kuriera. Okej. Okay. To zapiszę. A jeszcze jedną rzecz zrobię. Słuchajcie, sprawdzę, czy jestem uzbrojony. Jakikolwiek sposób. No dawaj. Okej. Okay. Przeciwko wynurzonym tak. Mamy tutaj hematogranaty również, więc okej. Okay. Można jechać. Ale najpierw droga. I ciśniemy. Przyjemnej podróży, tak. Po takim terenie to na pewno. Dobra, tu sobie delikatnie wykręcę. No i już leję. Dobrze, pierwsza zasadnicza kwestia. Pojechać tam w górę. I ogarnąć ten jeden punkcik. A, ten kurier to chyba tam na samej górze jest, cholera. I teraz tak. Tutaj droga mi idzie, tak? Czyli... moment. Czyli ten punkt... A, ten punkt został już ogarnięty. Dobra, czyli tutaj do tego dokładamy. Czasami można naprawdę pogubić w tym, co, gdzie, jak i dlaczego, ale jak na razie to jeszcze daję radę. Dobra, czyli tylko ceramika. Dobra. Hono, synku. I hop. Odbudowa drogi. I teraz, no tu będzie za mało, ale... razem to będzie wręcz za dużo, kurczę blade. Ale nie mam innej możliwości. Jeżeli chcę to zrobić, to musi być tak, trudno. To pomijmy. Lajki dostałem. I droga mi się buduje. Proszę uprzejmie. To, że ona tak coś mnie niepokoi, to jak ona się buduje. Ona chyba jakoś tak dziwacznie się wybudowała. Zobaczmy. No, trochę tak. No, ale dobrze. Teraz zobaczmy, gdzie szukać tego kuriera nieszczęsnego na GPS-ie. Gdzie on by był? A, na GPS-ie, bo my go mamy znaleźć, to chwila. To na mapie. No i to jest gdzieś tutaj, tak? Znajdź kuriera. No dobrze. W sumie jesteśmy...
Właściwie w pobliżu. Ja zapiszę rozgrywkę. Bo szkoda stracić drogi, jakby coś... Szkoda stracić drogę. O, w ten sposób. Jakby coś nie wyszło. Zbliżasz się do celu. Szukamy. Spray, okej, ale to... Zbliżasz się do celu i... I skan niczego nie wykazał. Tam jest jakiś znak. Trzeba by uważać. No, szczerze powiedziawszy... to ja tu niczego nie widzę, ani nikogo. Ostrożnie. Materiały... Aha, assembler, cholera. No dobrze, że assembler mi niszczy, bo assembler mi jest potrzebny. No i co? Sprawdźmy mapę. To jest przybliżona lokalizacja kuriera. Okej, czyli tak na dobrą sprawę są dwie. No nic, trzeba cisnąć. Po tych śniegach tutaj, po tych zaspach. Straszne rzeczy, ale może się uda. Jak tak, to tutaj chyba droga biegnie. Tam te kamienie wskazują. Porzucony ładunek próbki smoły do węzła górskiego. Ale czy ja mam to odzyskać? Ja mam znaleźć tego kuriera. Kurde, felek. Niby można byłoby to wziąć. A nie, to jest czyjeś. Dobra, to tutaj nie wyszło. Okej, ale była druga przybliżona lokalizacja kuriera. I to było to. Zobaczmy, gdzie to jest. Cholera, tutaj to ciężko jest namierzyć, to A. O, przestało padać. Dobrze. Kurde, gdzie ten znacznik jest? Powiem szczerze, naprawdę, no jestem ślepy. Ale wydaje mi się... No tak, dobra, my już dochodzimy do tego. To nie, niby gdzieś tutaj, tak? Wielkiej teorii. A, tam jest, dobra. Tam jest mój znacznik, to chodźmy na górę. Tak na dobrą sprawę można było tu śmiało ciężarówką przyjechać, bo droga na to pozwala, żeby to zrealizować, ale... Co z tym kurierem? O! Jest! Sam? Już go znalazłeś? Musi? Tak to ja. No i na plecki, kuźwa, teraz. Ja cię kręcę. No właśnie. Tylko patrz pod nogi. Nie chcesz się przewrócić. Worek z krwią. Ja cię kręcę. No powiem wam szczerze, że no naprawdę. Dobra, to my teraz musimy cisnąć tam. Tak? No. A nie, nigdy nie ukrywaj. O. Coś tam zabrałem. Ale pójdziemy sobie prawdopodobnie drogą. Dobra, tu już sypię, ale to nic. Tylko moment, nie musimy iść drogą. Ciężarówkę tu mamy.
Pojedziemy. Z buta nie będziemy chodzili. Nie ma sensu. Tu go dogramolimy do tej ciężarówki. Dobrze, stosunkowo dobrze, że on tak blisko leżał. Bo przynajmniej blisko mamy teraz do pojazdu. I... no, nie potracimy zbyt wielu rzeczy. Także dwa zlecenia. Zostanie tylko robotyczka. Tutaj z tych trzech zleceń, które nam kazano zrealizować. Więc myślę, że całkiem nieźle spisaliśmy się z zadaniami. Drogi też pobudowane. Dobra, otwórz menu załadunku. I teraz to, co mam w rękach. Ręce, w rękach. O, worki z krwią to ja chcę, bo to się może przydać. Dobra. I gramolimy się do pojazdu. Tak, on wsiadł na niego, kurde. Dobra, i pojedziemy sobie drogą kawałek. Zobaczymy przy okazji, dokąd ta droga biegnie. Tutaj to trzeba uważać, bo to jest obszar, tam wynurzeńcy mogą być. Ale na drodze ich nie będzie, oczywiście. A, i droga kończy mi się tutaj. A, widzicie? Mówiłem. No. To jest ten ich obszar, więc to trzeba tam uważać. Ale dobra. My, tak na dobrą sprawę, to pojedziemy sobie jednak skrótem. Więc ciśniemy tędy. I tak naprawdę to miałem rację, że kolejny ten punkt to będzie tutaj, tylko... O, to będzie ten. Tylko jak on ma zamiar połączyć się dalej, bo ja tutaj nie widzę krzyżówki przy... Znaczy niedaleko rzemieślnika, to tam było skrzyżowanie i wiadomo było, że tam będzie krzyżówka, prawda? No bo było skrzyżowanie, kuźwa. Dobra, masło maślane, ale wiadomo, o co chodzi. Natomiast tutaj nie, więc prawdopodobnie to będzie gdzieś tutaj dołączone, albo w ogóle gdzieś indziej poleci. Dobra, tak czy siak dotarliśmy. Jest okej. Dobra, idź, tylko nie upuść. I zrealizuj dostawę. No i okej. Lajkacze dostaliśmy. No i ogarnijmy teraz temat. I co? Będzie jakiś nowy tytuł? Nie będzie. No to nic. Trudno się mówi, żyje się dalej, ale to jeszcze będziemy nad tym pracować. A tymczasem ja Państwu dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.